widzicie, to jest ten dom. Tu ktoś mnie zaprosił tutaj do domu. Fajnie, co nie? Tam jest... I właśnie Heavy też jest z tej strony, Julek, to ja dzisiaj sobie pogramy w blog z Burkę i tak. Ktoś mnie w ogóle zaprosił do domu. Ciekawe kto to. Dzień dobry. Oj, halo, dzień dobry. To pan mnie zaprosił? No a jakże? Tak. OskiCCC, czyli mój przyjaciel Leki.ppl. Jest to oczywiście też youtuber. Dam wam link do jego kanału. Wchodźcie na jego kanał, subskrybujcie codziennie filmiki. A tak na serio to... to akurat... Czekaj. Julek zamieszkał w moim domu i... A tak na serio to myśmy się umówili z Oskarem, z Górem i jeszcze z Szymonem. To jest tam reszta jakaś tam. Jeszcze mamy tam... Zapraszam do twojego pokoju. No. Proszę. No. No i tak. Teraz powiem wam taką jedną rzecz. Teraz tak na osobności. Nie słuchaj. Dobra. No, nie słuchaj. Teraz tak do osobności. Jeśli chcecie więcej właśnie takich odcineczków, to dajcie 5 łapek w górę. Piszcie w komentarzach hashtag Leki.ppl i dostaniecie serduszko ode mnie. I wchodźcie właśnie na kanał Leki.ppl, bo tam są fajne filmy, codziennie tak mi się wydaje. No i tam jest wiele filmów. I dajcie mu suba, bo chcę mieć suby. Bo ma mało subów, to mu pomóżcie. Takie ten, napisane, pomoc dla Oskara zginie, jeśli nie dacie mu suba. Ej, Julek, posłuchaj mojej mówi. Tak czy siak, ogólnie postanowiliśmy z chłopakami, z Oskarem, Góralem i Szymonem. Chodź, żeby było pod muzykę. No i mów. No i tak, ogólnie z Oskarem, Szymonem, Góralem, taką ekipą, moi koledzy ze szkoły, umówiliśmy się na to, że będziemy właśnie nagrywać, znaczy się, że będziemy sobie tutaj grać w Bloxburga i w ogóle tutaj robić właśnie jakieś tam rzeczy w tym Bloxburgu. No i ogólnie ten, to jest dom Oskara oczywiście, czyli Leki.ppl i tutaj cały dom jest Oskara, Leki.ppl. Kosztował on ile? 86 tysięcy. 86 tysięcy. No powiedzcie mi, czy to jest dużo? No, według mnie bardzo dużo. Ja bym tyle nigdy w życiu nie rozbierał. O, czekaj, to mamy ten? Kolejny ten? Muzykę? Aha, bo to się szybko dostaje te prosy. Fajna jest w ogóle muzyka. Podgłośnie. Ja idę sobie zagrać, chodź, bo jest gra. Tak czy siak, gra jest ogólnie na podstawie właśnie The Sims, no bo to jest właśnie taka gierka podobna do The Sims, tylko że w Robloxie. No i ogólnie mi się podoba, bo naprawdę gra jest odwzorowana właśnie do tej gry The Sims. I w ogóle wszystko jest dobra, idę spać, elo. Ja tutaj sobie pogram, żeby zdobyć sobie skilla gaming. Nie wiem co to daje, ale chyba mi się wydaje, że to daje właśnie ten. Ja mam dwa komputery. Jeden w pokoju, jeden tam z wami. Bo postanowiliśmy, że Góral nie zadaje na komputer. To będzie. No. Bo on nie umie. XD. Dobra, to ja idę do pracy, bo ja już tutaj muszę zdobyć pieniążki. To no idź do pracy. Ogólnie będziecie chcieli się, jeśli będziecie mieć tą gierkę, bo ta gra jest ogólnie za Robuxy, więc trzeba płacić. 25. No właśnie, jeżeli kupicie tą grę, to rada dla was. Kupujcie. To chodźcie do pracy,
delivery, czyli dostawca pizzy, ponieważ tam się bardzo dużo dostaje tego właśnie, tych pieniążków w ogóle. Powiedziałem. Ja oczywiście... Kan uda adopt me? Odważ się! Get out! Get out! Nie chcę jakieś wiśniary, nie chcę jakiegoś darmo zjada kolejnego jak góra. Już mamy góra, który jest darmo zjada, to wystarczy nam. Bo ogólnie góra to w ogóle nie płacił. Bo każdy tutaj dawał pieniądze na rozbudowę tego domu. Znaczy, no, rozbudowę tego domu Oskara. Ponieważ, no... Naszego to już jest nasz. No, naszego, no. No tak, naszego. To jest tak jakby dom ekipy. Ekipa Fliza, no. Właśnie. Jeśli nie wiecie kto to, to jest wasz problem. Ha, ha, ha. No. No, i tyle. Tak czy siak, w ogóle już zdobyłem 76 cash'a w jedną minutę, czyli no, bardzo dużo. Bo właśnie tyle się zarabia. O, Oskar już tam w ogóle coś tam buduje, bo widzę, bo tam roznoszę pizzę i akurat jestem i jadę w stronę domu Oskara, tak przynajmniej. Nie, nie jest to naska. Tak czy siak. Nie, dlaczego to jest tak długo? Aha. I co to się dzieje? Ja nie wiem. Ty nie musisz to zobaczyć. O co chodzi? Jakaś baba ma tutaj coś. Tutaj. Ta baba naprzeciwko. Tam gdzie jest ten mo... Zobacz sobie tam. Zobaczy, zobaczy. Jak ty jesteś po prawej stronie, to ona jest po lewej stronie. Okej, okay, już drodzę. Znaczy się tej jej dom. Ja już dostałem już teraz... Teraz dostałem 100 kesza. Więc jest dobrze. No i lewy ogólnie się tutaj też bija szybko, więc no, taki jest plus tej prasy. I lewy i właśnie... I... Zmieniłem nam wejście do domu. Tak jakby co. Ja tutaj... Jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia tam, do Moska, ponieważ mamy... Mam jeszcze pomysł na zrobienie ogrodu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest z kolei trampolina. Ale to też to jest też to ogrodu. No i trzecia rzecz to jest chyba właśnie już no... Wywalenie górala. Właśnie. Następna rzecz do listy. Potem... Nie wiem. Góral, jak to oglądasz? Lubimy. Jak ogląda to górę, to dajcie mu. Nie, że bardzo. To napiszcie da górala smutną buźkę. Za takie górę odchodzi. Tylko nie to, góra odchodzi, nie. Odchodzi. Ale odchodzi. A tak, jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego tak w ogóle dęczymy górala, w sensie, że mówimy, że ten góral jest taki, taki w ogóle, to taka jest myśl według nas, ponieważ on w ogóle nie dał cash'a, on dał tylko 6 tysięcy. Znaczy się tysiąc, no. 6 tysięcy, jakie tysiąc? No to 6 tysięcy. A myśmy, a każdy dał 10 tysięcy. Ja dałem najwięcej, bo ja ten dom najpierw sam budowałem. Więc... No właśnie. Niestety, ale moja
Mój hajs. Tak się, jak ja tutaj sobie zarabiam pieniążki, a Oskar tam buduje w ogóle nie wiem co, ale dobra. No, ulepszam nasz domek. I planuję tutaj zrobić tak. W naszym domku będzie tak. Basen musimy zrobić. To jest pierwsza rzecz. Potem, no na przykład jakiś, nie wiem, w ogóle trampolinę. Trampolinę, która kosztuje 8 tysięcy, nie tam, nie wiem, 6 tysięcy, bo 6 tysięcy to tam jest słaba trampolina. Bez zabezpieczeń. To jest ten kolor, okej. Okay. A zresztą nasz dom musi być najlepszy. Po prostu. Tak z mojego punktu widzenia powinniśmy kupować takie najdroższe rzeczy i takie najbardziej prestiżowe. Na przykład właśnie za 8 tysięcy trampolina. A powiem, że w realu to kosztuje 1000. To nie wiem, dlaczego tak dużo kosztuje. Przecież nie, chyba więcej. No nieważne. Tak się siak. Nasz dom, zmieniłem nam drzwi wszędzie. I w ogóle teraz właśnie będziemy sobie właśnie z tej gierki robić serię w ogóle. I może... U mnie tak samo. Co? No. U mnie będzie tak samo. U Oskara też będzie właśnie ta seria, więc może będzie raz tak, że raz on nagrywa, raz ja nagrywam. Czyli będą na zmianę odcinki. Dzisiaj będzie taki odcinek ogólnie taki na spokojnym, bo ja teraz tak rozłożę pizzę, to nic nie robię. Dzisiaj bardziej bym chciał w ogóle przedstawić w ogóle, jak wygląda ten domek, w jakiej pracy pracuję i co będzie. To jest taka zapowiedź na razie. O nie, dlaczego ja mam tak daleko tą pizzę? Może nie zaraz... mam. Ej, czekajcie, widzowie, zaraz będziemy musieli oprowadzić. Zaraz będę was oprowadzać. I dobra. Tam coś jest. Ej, gdzie ty masz jakiś... Ej, co to jest za ten doliczka? Tam jest dziura. Przed naszym domem. Wiesz, że tam jest ten? Jakiś podziemny domek. Co? Podziemny domek, rozumiesz? O nie, Julek! Co? Możesz mi przelać pieniążki? Cisz? Bo wiesz co się stało? Co? Nie stać nas na prąd. O nie! No! A ile kosztuje? 500! A to ja mam 800. Ty masz 800. Czekajcie, ja tutaj sprawdzę w ogóle. Ty masz 800, to kosztuje 500. Nie, to... Czekajcie. Aha, bo to ja mam ten. Bo to ja mam na 8 levelu mining. A nie, te dowożenie pizzy. Ja się pomyliłem. Zresztą tak się jak Oskar, jeśli tutaj podaruję to 800 kesza i zapłać za prąd. Proszę cię. Dzięki. O dzięki. Gratulujesz mi tyłek. Okej. 804, bo tyle mam. O nie, będziesz biedny. Dzięki. Dzięki, Julek, ale nie musiałeś się cofnąć. Oj, widzisz, teraz są inne drzwi. Jakie drzwi? A. No, inne drzwi. I patrz, rolety są czarne, żeby nas nie podglądało. Jakieś, o. Żeby tutaj nie było podglądacza. O, i proszę, i teraz... Ej, czekaj. O! Siup, siup. Albo wiesz co?
Tutaj nie śmieć, bo niby fajnie, co tutaj zresztą światła, ale patrz. No tutaj te jakieś małe, nie wiem, jakieś tutaj patrz. Widzisz? To No. takie, takie małe kropeczki, to one też oświecają, a to jest niepotrzebne. No nie oświecaj Nie, tego, ale bo to nie wykorzystuje śmiesz. prąd. Ej! No Ale tutaj... Julek, no nie możemy tak. Zapalaj sobie. Korzystasz. I proszę, i widzisz. Nie możemy tak, jesteśmy biedni. Dlatego ja nic nie wydaję. Wstępny prąd. Dobra. Tu jest pokój, ja myślę, że tu będzie fajnie. Wiesz, Julek, dla kogo. Ej, moski. No. Ja chodzę z talerzem. A nie, dobra, śnie. Ej, jak się to myje? Dobra, nieważne. Chodź na górę, bo tu się też... No i tak, czekaj, zaświecimy sobie na chwilkę ten prąd i pokażę im, widzom, ten dom. Okej? Okay? To pokażę pokazuj. No więc tak, ogólnie dom na zewnątrz się prezentuje... Hello! Tak. Ogólnie jest fajny ten dom. Tutaj wszystko ładnie wygląda, ten ogród i w ogóle. Tutaj mamy stoły na jedzenie. Tutaj mamy oczywiście kuchnię. Oczywiście będziemy tutaj polepszać to wszystko, bo wiadomo, to jeszcze nie wystarczy nam. To było początkowe, żeby... To jest na razie taki plan. Jak nie... To jest taki bo plan. Jak mieszkałem sam, to używałem. No. Stało tak. Tutaj jest rower do wykorzystywania. Nasze auto. Uzbieraliśmy na auto, które kosztowało się 25 tysięcy, czyli bardzo dużo. Tutaj w tych pokojach jeszcze nie wiem, co będzie. To już może się zapytać Oskara, ale na razie tam nic nie ma. Tutaj z kolei jest łazienka, czy tam nie wiem... W którym pokoju, w którym powiedz? Tam w tym jest, pokoju nie tam ma... jest schowek. Plan. Tu jest schowek, tak mi się wydaje. Tu jest do prania. No tu jest do prania ogólnie, teraz muszę... Na górze z kolei są sprzęty do grania. Nawet fortepian jest. Tutaj jest do robienia dymu, taka maszyna. Już chyba jej nie ma tam. Tutaj ogólnie jest pokój, chyba Daskara. Właśnie tak, Daskara. Z kolei tutaj jest właśnie pokój Gurara i Szymona. Nie polecam tutaj siadać do łóżka Gurara. Jezu, tam jest w ogóle ten... To jest w ogóle... To jest nierówne. Te łóżko tam jest nierówne, Gurara. A... Co? Mam, Gurara łóżko jest jakieś takie, nie wiem, nierówne. Takie... taki bajzel na jego łóżku. Taka kołda pomaszczona. U Szymona to w ogóle normalnie wszystko i w ogóle. Tutaj jest szafa. A ja go wczoraj... Prosiłem go wczoraj, popraw łóżko, przyjdzie dzisiaj już. Noc. Ja cię. No Jezu, ja też dobra. Zostawiłem takie łóżko. Ale już pościerałem. Nie no, sorry, bo tu tak to był pokój wcześniej górala, łóżko jest ogólnie nowe. Wszystko tutaj jest nowe. Możemy sobie wziąć i zrobić jakiś outfit, ale ja tu nie będę robić, ponieważ tutaj nic nie ma fajnego. Więc nie będziesz miał na szczęście sepsy, bo... No i tutaj jest łazienka, a propos łazienki, to ja sobie... Ej! Klos! No to zamykaj te drzwi! Nie wiem, bo ciągle te... Ja idę, chodź Julek na ko... Czekaj, bo muszę się wykąpać. Ja wolę na jest czarno. Jest jeszcze tutaj jakiś boost, mod, czyli... Ej, moja gitara jest czarna. No. No i ogólnie tak, boost mod to jest taka rzecz, że możecie tutaj dzięki temu boost modu właśnie wziąć i w ogóle
wszystko zrobić na maksa, ale to jest nieopłacalne, ponieważ te buksy są potrzebne na inne rzeczy, a nie tylko, a nie na boosty. Julek, na koncert! Co? Chodź na koncert. Ja też będę grać. Z tobą. Ja gram. Moja jest czarna. Ja będę grać na gitarze. To która jest twoja? Wybieraj, bo jeszcze jedna jest dla Szymona. Ja chyba wolę... Nie wiem, co to. Klasyczną? No. Ej. Ej, nie, każdy gra najpierw. Teraz ty, dobra. I zaraz skończ, musisz tutaj odejść. Ja tutaj zgaszę światło. Dobra. Dobra. No ładnie, ja ładnie. Tutaj... Ej. Podoba mi się, podoba mi się. No musisz odejść, musisz odejść. Tutaj musisz. Dobrze, okay. To teraz ja zagram na swojej. Ale teraz na fortepianie. Nie, teraz ja. No co? Każdy ma swoją kolejkę. Oceniam. Na fortepianie. Teraz ja. No, na fortepianie. Ja myślę, żebyśmy mogli... Ale fajnie gram. Ej, jest i tam masz... Jest! Jak wygląda muzyka inna? Patrz, jak się tu dymi. Ej, fajne do... klimatu. Tu no? Się dymi. Może kiedyś zrobimy koncert. Kto lepiej zagra, wygrywa ileś tam robuxów. Ej, do... Ej, ale tu z tej strony fajnie. Zrobię zdjęcie i... Film już trwa 21 minut. To jest pierwszy odcinek, więc chciałbym taki, żeby był taki krótki odcinek. Nie taki. Jest do następnego odcinka! Lala! Czekaj. Ej, tutaj jeszcze jest balkon. Ogólnie jest fajne w ogóle tutaj wszystko. Wszystkie tutaj pokoje. Dobra, nieważne. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków, to dajcie 5 łapek w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć! Ty też, Roski. Pa!